Our love is a lie, and so we begin foolishly laying our hearts on a table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling. Oh.
secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her king. Miłego Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z nami. I z duchem Twoim. Gromadzimy się przy Chrystusowym ołtarzu razem z narzeczonymi Martyną i Arkadiuszem, którzy przez sakrament małżeństwa pragną zawrzeć Bogu swoją, zawierzyć swoją miłość i wspólne życie. Jesteśmy razem z Nim. Towarzyszymy nie jako widzowie, którzy chcą zobaczyć tę wzruszającą chwilę, ale jako przyjaciele, którzy wspierają ich modlitwą i ofiarują w ich intencji Komunię Świętą. Arkadiuszu i Martyno, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości, małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia. Arkadiuszu i Martyno, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej roli aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczoną maskę wytrwania. Niech miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie wobec Boga i Kościoła, powtarzajcie za mną słowo przysięgi małżeńskiej. Ja Arkadiusz. Biorę Ciebie Martyno za żonę. I ślubuję Ci. Miłość, wierność. Uczciwość małżeńską. Proszę Cię, nie opuszczę do śmierci. Tak i dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Ja Martyna. Biorę Ciebie Arkadiuszu za męża. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, jak w Anglu Kościoła Katolickiego potwierdzam Bóg sobie, i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Martyno, przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości. Wierności. Wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Grazie.
wysyła, do chałupy mnie zabrała. Przy tej muzyce pięknie tańczyła, do chałupy mnie zabrała. Na cztery młodzież mówi cisz, a dorośli seks. 3-4! Jedziemy jeszcze raz!
sympatyczne grono. Jeszcze raz wielkie, wielkie prawa dla Państwa młodych. Moi drodzy, pierwszy taniec. Czas rozpocząć. Rozpoczęcie części muzycznej. W imieniu Państwa młodych zapraszamy wszystkich gości do wspólnej zabawy. Zapraszamy serdecznie, kochani. Panowie, proszę Panie do tańca. No new year's day to celebrate.
odrodzą się w sali tanecznej. Zapraszamy wszystkich gości bardzo serdecznie. Wszystkich gości bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również panią animatorkę z dziećmi. Chodźcie tutaj do nas, moi drodzy. Już zaraz się pojawią. Kochani, kochani, wielkie, wielkie brawa dla państwa młodych, kochani. I tymi brawami zapraszamy pana młodą do pokrywa pierwszy kawałku tortu. Zapraszamy serdecznie, w myśl tradycji. Słodkościami tegoż wypieku. Oczywiście warto tą słodką chwilę uwiecznić na karcie aparatu. No i moi drodzy, bez wątpienia piękne zdjęcia już są zrobione, kochani. Myślę, że czas, abyśmy również oklaskami zaprosili naszą najlepszą obsługę kelnerską w Polsce południowej, która tak na pokroi i każdego z gości poczęstuje. A my, moi drodzy, zapraszamy serdecznie do stołu. Thank you.
teraz zostaniemy w tych gorących rytmach. Taniec pary młodej w skali do 10 na 3. Co wy o tym sądzicie? Mówią, że zrobili za
dymę, żeby nie było widać ich niedoskonałości. Nieprawda, taniec był super. Przepraszam, koleżanka mnie rozprasza. Bardzo ładny taniec, 10 na 10. Dziękuję bardzo, dla programu to się wytnie, mówił... Wojciech Tomasik, kolega Arka. Taki troszeczkę niejadek z niego, galaretkę to widzę, że nie dojadł. Oliwka też mu nie wchodzi. No nic, zobaczymy jak będzie po wódeczce. Zapraszamy serdecznie panią, która wylosowała kartę świetną z numerem 1. Ta pani wielkie brawa właśnie o tej małej miesięcznej. Ogromne brawa, jakieś przekonanie miało być, ale jak najważniej tutaj cała Polska czeka właśnie na panią. Zapraszamy serdecznie tutaj na środek sali. Zapraszamy, zapraszamy. A gdzie są brawa, drodzy? Brawa, brawa, jeszcze sprawa. Zapraszamy serdecznie. Proszę się przedstawić. Ja z chęcią myślę, że wszyscy poznamy imię tej uśmiechniętej kobiety. Proszę się przedstawić. Przeżywana mama Marty. A jak Marusia ma na imię? Asia. Ogromne prawa dla Asi. Może przejdziemy sobie tak bardziej na środek sali, żeby tutaj wszyscy goście nas widzieli. Kochani, gdyby tak się zdarzyło, że komuś zrobiłoby się smutno, co nie jest w ogóle wskazane na weselu, bo ma być wesoło, to tutaj dyżurne serduszko momentalnie wkroczy do akcji i sprawi, że humor powróci błyskawicznie. Bardzo proszę, łyżka na pamiątkę. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Dyżurne, wesołe serduszko. Kochani, oklaskamy, zapraszamy serdecznie osobę z numerem 2. Wielkie brawa dla osoby, która wylosowała karteczkę z numerem 2. A gdzie są prawa, kochani? Trzymamy super atmosferę do białego rana. Proszę się przedstawić. Jacek. Ogromne prawa dla Jacka. Oficjalnie wszystkim gościom chciałbym przedstawić dyżurnego, weselnego zastępcę Wodzileja. Wielkie brawa dla Jacka. Mamy nas, to jest bardzo dobry wybór. Komputer niesamowicie dobrze losuje. Kochani, zadaniem Jacka będzie tutaj trzymać nad tym. Gdyby tak się zdarzyło, że Wodzilej prowadzący zasłabnie, to kolega wkracza do akcji, bawi wszystkich gości do białego rana. Łyżka na uwagę. Dziękuję serdecznie. Dyżurny Wodzilej. Dziękuję bardzo. Kochani, oklaskamy, zapraszamy serdecznie osobę z numerem 3. A gdzie prawa? Ja tylko dodam, że temu panu należą się największe prawa. Ogromne prawa. Proszę się zastanowić. Emiliusz, tak? Jerzy. Bardzo ładnie. Moi drodzy, oficjalnie generalnie koledze z całego serca współczuję, bo ma najtrudniejszą funkcję na dzisiejszą przyjęcie rozmowy. Kochani, oficjalnie wszystkim gościom przedstawiam dyżurnego, weselnego. Abstynenta, kochani, ogromne prawa, wielkie, wielkie prawa. Moi drodzy, tak się złożyło, że kolega gdzieś tam weselo nie pije, ale proszę się nie przejmować. Wszystko jest w formie żartu, także jest to wesele z polskimi tradycjami, gdzie tych trunków, które są po mojej prawej stronie również, należy gosztować. Także bardzo proszę, łyżka na oddarcie głos. Ogromne prawa, dyżurny, weselny. Oczywiście z dużą dozą żartu. Dziękuję bardzo. Oklaskamy, zapraszamy serdecznie osobę z numerem 4. A gdzie są prawa? Wielkie, wielkie prawa, moi drodzy. Proszę się przedstawić. Bogusia. Bogusia. Ogromne prawa dla Bogusi, moi drodzy. Bardzo dobra, bardzo dobry wybór. Kochani, w zasadzie, drodzy panowie, wszystkim panom chciałbym przedstawić dyżurną, weselną tancerkę. Ogromne prawa do Bogusi. I to jest dobre pomieście. Bogusia powiedziała, że wszystkich was wykończy tutaj na parkiecie. Moi drodzy, zadaniem Bogusi będzie zatańczyć z każdym panem, bez wyjątku, na dzisiejszym weselu. No i dbać, panowie, na parkiecie.
będziecie na pewno czuć, że byliście na weselu. I oczywiście zadaniem, jak wspomniałem, będzie zatańczyć z każdym panem na dzisiejszym weselu i dbać, żeby panowie na parkiecie naprawdę dobrze się bawili. A jeśli by któregoś z panów fantazja poniosła, to można go tą łyżką do porządku przywołać. Ogromne brawa dla Bogusi, dyżur na tancerka. Dziękuję serdecznie. I oklaskami zapraszamy osobę z numerem 5. Zapraszamy serdecznie. Osoba z numerem 5 podobnie się tutaj w moim ruchu. A gdzie brawa? Brawa, brawa, jeszcze raz brawa. Proszę się przedstawić. Jakub. Cześć Jakub. Wszystkim paniom chciałbym przedstawić tyżonego, weselnego tancerza. No bo jak tancerka, to i tancerz powinien być. Ogromne brawa dla Jakuba, super funkcja. Zadaniem Jakuba będzie zahaczyć z każdą panią na dzisiejszym przyjęciu. No i oczywiście łyżka. Wielkie, wielkie brawa. Dziękujemy serdecznie. Moi drodzy, zapraszamy do stołu. Pani, minęła godzina 20. Po mojej lewej stronie tutaj w korytarzu już jest fotowódka, czyli także możecie, moi drodzy, korzystać z tego. Zapraszamy do robienia wesołych, śmiesznych pamiątkowych zdjęć, tak fachowo, bo teraz się nazywa fotolustro. Także zapraszamy serdecznie po mojej swojej prawej stronie. Czeka na was wiejski stół z alkoholami, a my, kochani, czekamy na was na parkiecie. Zapraszamy serdecznie do tańca.
Wyruszamy, moi drodzy, wszyscy wsiadamy do pociągu. Jak się bawią ludzie, gdy kochają się.
Jest świetnie, impreza roku. Przekonujące. Super. Moi drodzy, jesteście niesamowici, wielkie brawa od gości do gości na tego pierwszego muzycznego życzenia. Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, kochani. Witam. Tutaj Kasia i Agnieszka. Witamy na ślubie Martyny i Aśka. Bawimy się wyśmienicie. Jest cudownie. Pyszne jedzenie, zimna wódeczka, zajebista muzyka. Czego chcieć więcej? Zaczynamy zabawę.
Za parę młodą zapraszam wszystkie dzieci. Jesteście gotowi? Wesele, hej! No to zróbcie hałas! 3, 2, 1 i zróbcie hałas! Zaczynamy! I zapraszamy wszystkich moich dzieci. Thank you.
zapraszamy serdecznie dla Pani Młodej. Raz, dwa, trzy, chcieliśmy wszystkim Wam bardzo serdecznie życzyć, droga paro młodo, młoda, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, spełnienia marzeń i aby Wam się wszystko super układało. Jesteście wspaniałą, młodą parą, wspaniałymi, uśmiechniętymi ludźmi. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Życzą DJ-a. Wszyscy śpiewamy, hej! Kochani, siedząc kiedyś w McDonaldzie, spotkałem starszą parę, która jadła jedną porcję kurczaka. Na początku myślałem, że nie mają pieniędzy, żeby kupić sobie drugą porcję, ale co się okazało? Pan odsunął swoją porcję pani, oddał jej swoje zęby, by i ta mogła się posilić. Kochani, takiej miłości Wam życzę, byście na stare lata mogli sobie zęby pożyczać. Hej! Ja się chciałem wypowiedzieć w imieniu większości, że wesele jest nudne, słabe i nie podoba mi się. Prowadzący mówi niewyraźnie, muzyka jest cicha albo za głośna, jedzenie jest przesolone, wódka jest ciepła i wypowiadam się incognito, ponieważ chciałbym być dalej zapraszany na wesela. Dziękuję. Nie wiem, kto to na mnie, nie wiem, kto to na mnie, nawet o...
drodzy, wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, miłości. No i oczywiście życzymy zabawy do białego rana na dzisiejszym weselu. Moi kochani, wszystkiego dobrego życzy Patryk. Piękna, czułam się jak w jakimś filmie. Było pięknie. Dziewczęta, gdybym był młodszy, to ja bym tu z kamerą nie latał. A z czym? Nie musi pan odpowiadać.
Ale ciekawska, nie? Wiedzieć. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że ty wyglądałaś pięknie jak milion dolarów. To fakt. Panna młoda wygląda jak księżniczka. Przepięknie. Pan młody w sumie też całkiem spoko. Ale nie jak Tyna. Nie, Tyna piękniej jednak. Taniec? Taniec przedni. Był piękny. Taniec z gwiazdami. Ja bym tak nie zatańczyła. Szczerze mówiąc, podziw. Podziw i szacun. Świetnie było. Jak coś, to dajcie kontakt do nauczyciela. Może kiedyś mi się przyda. Tobie też. No mnie na pewno, bo nie idzie. Nie idzie. Ale ogólnie, szczerze mówiąc, nigdy nie bawiłam się tak dobrze na weselu. I szkoda, że nie powtórzycie już tego. Polecamy się na przyszłość. Polecam. Peace. Polecam serdecznie. Agnieszka Detko. I Katarzyna Piwońska. Pani Świadkowa rozdaje po wstążce każdej z panów. I są te wstążki będą obcinane. Tutaj światła będzie oczywiście cały czas nam pomagać. I ta panna, która ta będzie tą szczęśliwą wybranką. Bardzo proszę. Ale cały czas mam wrażenie, że mamy mało pani. Przecież jest tak, u nas tak wiele. Moi drodzy, moje drogie panny, no zapraszamy serdecznie. No, mamy jeszcze tyle wolnych wstążek. No to jest niedopuszczalne. Wszystkie panny są proszone. Panowie, skupcie się.
Zainteresowana, bo moich grzybów nie zbierała. Gdzieś tak po krzaczkach krzątali, jak ptaszki obserwowali. Prawa popłynął do pary numer 6. Wielkie, wielkie prawa dla wszystkich. Grzyby nie są ich pozostałe. Suwaki w mikserze zaczęły się pocić. Kochani, mieliście się tylko przytulać, ale niestety jedna para, para numer 8, pocałowała się, kochani. Wielkie brawa dla ósemeczki, a w ogóle o całowaniu nie było mowy. Ogromne brawa, moi drodzy, ale tak to czasami z tym przytulaniem jest. Bardzo proszę, numerek oddajemy jury. Jeszcze raz wielkie brawa dla... Hej, moi drodzy, mamy już wyniki, chociaż nie jest łatwo, bo naprawdę wszyscy jesteście bardzo, bardzo kreatywni. Kochani, ale niestety w tym razem mieliście udawać kaczki, kaczuszki i tak też się stało z wyjątkiem pary numer 3. Jesteście naprawdę tak niesamowici, moi kochani, że mamy coraz większy problem, żeby wyłonić tą parę, która powinna odpaść, kochani. Ale no niestety, jak się okazało, w tej konkurencji sprawdzaliście, czy macie czarnych przodków. I tak też się stało, że każdy z was kiedyś tam tych przodków miał, za wyjątkiem pary numer 4. Czysta polska krew, kochani, oni tych przodków nie mieli. Wielkie brawa dla czwóreczki, numerek oddajemy jury.
za wyjątkiem innej pary, która do Hiszpanii w ogóle nie dotarła, zatrzymali się we Francji, podziwiając piękne widoki z wieży Eiffla. Oni pokochali Francję, a mowa o parze numer 1. Ogromne prawa dla jedyneczki. Hiszpania nie, Francja tak. Wielkie prawa dla jedynki. Zapraszamy serdecznie. Teraz już jest ścisły finał, więc poprosimy, abyście zatańczyli po krakowsku z dużą dozą fantazji i humoru. Wyruszamy! Hej! Rozstrzygnąć tą konkurencję. Kochani, pierwsze miejsce zajmuje para numer 2 i 5, kochani! Dwa pierwsze miejsca, moi drodzy. Tak, bo czegoś takiego nie było. Pan młody, pan młody, wręcza drobne kutowinki, bardzo proszę. Woda jak najbardziej rozweselająca jest wskazana. Bardzo proszę, są ogromne prawa, wielkie, wielkie prawa. Dziękuję wam serdecznie. Kochani, kochani, teraz jeszcze jedna niespodzianka przygotowana od pary młodej dla wszystkich gości. Teraz wszyscy, moi drodzy, wychodzimy na zewnątrz. Jeszcze jeden! O, ty nie wyciągnął! O! Martina, ty to musisz zjąć. Martina, musisz to odwołać. Dzieci, dobry! Arek na bok. Nie ma nic. Arek, z ciebie ślepak. Arek, będziesz kurwa spadał. Nie będzie wnuka miał Alfons. Arek, ja ci pomogę. Zajmuj. Czy się nie da? Nie, Robert.
troszkę do lepsza. Do pełna. Panie Nie wiem, aczkolwiek... Nie ma dymu bez ognia. Bardzo na nich szera, ona umie. Czekaj chwilę. Kamerzysta jest zajebisty. Najlepszy kamerzysta. Jeśli kiedyś będę brała ślub, odezwę się. Dokładnie. Proszę zostawić kontakt. Świeżo upieczona żona, niech się weźmie za robotę. Dobra, się już skończyło. No. Nie będzie księżyczki. Dawać. Obrócona wersja opieczna. Chciałaś mieć hrabiego? To teraz, no.